Czyżby matka zesłała ci kolejną wizję? Studnia dusz. Wielki zbiornik nekromantycznej mocy, wystarczającej, by odeprzeć każdego wroga. Koncentracja takiej mocy będzie stanowiła zagrożenie dla nas wszystkich. Tak. Gdybyśmy ulegli, nie byłoby wygranych, a jedynie śmierć. To kiepski plan na zwycięstwo. To nie plan na zwycięstwo, lecz środek, który zapewni nam przetrwanie. Zenda zaprowadziła w Dolinie Hereszu pokój i dobrobyt, czyniąc to miejsce nowym domem nekromantów. Jej wiara w Pajęczą Królową dała nam nowy cel. Zendę postrzegano teraz jako wcielenie odzyskanej dumy Domu Wieczności i nową nadzieję, która pozwoliła jego członkom zapomnieć o bolesnych klęskach i latach cierpień. Ludmiła i Adar Malik zgodzili się władać u jej boku, tworząc triumvirat. Oboje niezbyt lubili Zendę. Nie było jednak wątpliwości, że posiada ona dar. Mijały dekady. Ludmiło, we śnie nawiedziła mnie matka Namtaru, która pragnie, byś podjęła się pewnej misji dla dobra naszego ludu. Matka Namtaru zesłała ci wizję dotyczącą mnie? Szłaś przez komnaty silnie obsadzonej fortecy, unoszącej się wśród chmur. W tamtejszych murach z kości słoniowej ukryto potężne artefakty z historii Ashanu. Ty szukałaś kostura Drzewa Śmierci. Kostur Drzewa Śmierci? Jesteś pewna? Aniołowie go zabrali. A co do tej fortecy ze snu, to opis pasuje do anielskiego relikwiarza. Nawet próba dostania się do tego miejsca byłaby samobójstwem. W tym śnie powiodło ci się. Towarzyszyła ci moja hebanowa straż pod wodzą Czarny. Bądźmy szczere. Anastazja nie chciała, by ryzykowano życiem dla zagadkowych snów matki. A ty właśnie to chcesz uczynić? Asha włada wszystkim. Nie prosiłam jej o te sny, ale dla dobra naszego ludu zgodziłam się być jej głosem. Decyzja należy do ciebie, Ludmiło. Możesz zostać czempionką matki, albo już do śmierci błąkać się bez celu w dzikich ostępach. Wyrocznia rzekła mi, że ostatnie sny matki Namtaru stają się coraz wyraźniejsze. Relikwiarz jest położony na latającej wyspie, pośród chmur. Dotrzemy tam przez duchowe wrota. Bramę leżącą w Irolan, w regionie zwanym Myrgatal. A czy matka widziała, jak podczas tej wędrówki pokonujemy władców Selany i Imperatora Sokoła? A może był to szczegół niewarty wzmianki? Nie, ruszymy drogą morską, tak będzie lepiej. A we śnie, w którym przeżyłyśmy, nie zwlekałyśmy zanadto. Tak oto zaczynamy trzecią misję. Główny na razie cele Ludmiła i Harna, tak? Harna nie mogą zostać pokonane, to wiadomo. Artefakt, czyli kostur Drzewa Śmierci trzeba zdobyć. No nic, troszkę pogramy i na pewno za jakiś czas dam wam kolejny materiał z trzeciej misji. Jak to tam wygląda i jakie są kolejne moje wrażenia.